Регіональна сполучна організація «Вода Ставропольського», «З'єднаване польське серце», запрошує панство на 10-й фестиваль «Бальоном літаючим». Організатори фестивалю Ігор Станіслав Комоцький, членкові зажонди нашої організації, презентуємо панству можливість свінцення кавказьких вод мінеральних з високості літання птахом. Вы только болеете или вы будете со своими пилотами летать? Мы будем летать. Będziemy latać, ale też mamy program taki, że będziemy zwiedzać okolice, różne ekskursje. No to jest 10. Festiwal balonowy w mineralnych wodach. My przyjechaliśmy tutaj specjalnie z Polski na tą okazję i pozdrawiamy wszystkich Rosjan i tutaj mieszkających i ze Stawropolskiego kraju. Bardzo nam się tutaj podoba i chcielibyśmy tutaj przyjeżdżać częściej. Dziękuję. Войска, войска, все сели? Каждый год всегда спешите к нам, друзья, отдыхать на камень-воды. Здесь, где горный воздух, солнце и вода, край, где нет плохой природы. Каждый год всегда спешите к нам, друзья, отдыхать на камин воды. А теперь все вместе! Здесь, где горный воздух, солнце и вода, край, где нет плохой погоды. Сами жить на камин воды. Сюда погреться можно, да? Я зову вас, приезжайте к нам, друзья. Сами жить на камин воды. Jak to się stało, że się tutaj znaleźliśmy? Ja chciałam рассказать o tym, jak получилось się tak, że oni okazali się na Kaukazie. Ja jestem członkiem zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Eliza jest członem prawienia organizacji Pomoc Polakom na Wschodzie. I tak jak mówi nazwa tej organizacji, staramy się pomagać Polakom i polskim organizacjom, które znajdują się poza wschodnią granicą Polski. I do tej pory było tak, że wszyscy Polacy i organizacje, które do nas się zgłaszały, oczekiwały tej pomocy, często wyciągając rękę z prośbą właśnie o jakieś dary rzeczowe czy materialne. No, to organizacja tak, której wszyscy wyciągają ręki i proszą o pomoc materialną. Pewnego razu przybiegła do mnie zdziwiona pracownica naszej fundacji. I mówi, panie Elizo, coś dziwnego.
nie chcą od nas żadnej pomocy, tylko chcą nas zaprosić do siebie. Говорит, что-то удивительное сегодня я услышала по телефону. У нас не просят помощи, а нас приглашают и хотят к сотрудничеству. No, u nas do tej pory to jeszcze się nie zdarzyło, więc zdziwienie było olbrzymie. Byli udziwieni, потому что таких звонков и такого разговора никто еще им не предлагал. No i wiadomo było, że trzeba to, co takie dziwne, zobaczyć. No i получилось так, что раз это что-то такое удивительное, то его нужно посмотреть.